Jak zresetować swoje hasło do WordPressa? Jestem na stronie na WordPressie. Przechodzę do strony logowania, czyli to będzie adres Twojej strony, Ukośnik, wp, myślnik, admin i klikam Enter. I mamy tutaj stronę logowania, gdzie należy podać nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło. No i zapomnieliśmy hasła. Co możemy zrobić? Klikamy tutaj opcję Nie pamiętasz hasła. I teraz należy podać albo nazwę użytkownika, albo adres e-mail, na jaki mamy założone konto. Wpisuję nazwę użytkownika i klikam Zdobądź nowe hasło. Dostałem komunikat: Sprawdź e-mail z linkiem potwierdzającym, a następnie odwiedź stronę logowania. Należy teraz przejść na pocztę e-mail. Tą, na którą mamy założone konto na WordPressie. Jestem na mojej skrzynce, dostałem maila ustawienie nowego hasła. Wchodzę w to i mam tutaj informację. Aby zresetować hasło, przejdź tutaj. Klikam w ten link i ustawiam nowe hasło. Domyślnie WordPress proponuje mi już tutaj hasło. Jest to długie, skomplikowane hasło. Pod spodem mamy miernik, jak silne jest to hasło. Usunę to i zobaczę. Jak wpiszę jakieś krótkie, proste hasło, na przykład hasło. To mi miernik siły hasła pokazuje, że jest to bardzo słabe i niezalecane jest używanie tak łatwych haseł. Lepiej skorzystać z tego hasła, które WordPress nam odpowiada, gdzie są różne znaki specjalne, liczby, litery. Takie hasło sobie potem można zapisać w przeglądarce. Nie trzeba go pamiętać. Jest to lepsza metoda niż ustawianie łatwego hasła po to, abyśmy mogli je zapamiętać. Klikam zapisz nowe hasło. Twoje hasło zostało zapisane. Zaloguj się. To hasło sobie wcześniej skopiowałem, także teraz podaję po prostu swoją nazwę użytkownika lub e-mail. Wklejam wcześniej skopiowane hasło i klikam zaloguj. I teraz, aby nie musieć pamiętać tego długiego i skomplikowanego hasła, Najlepiej skorzystać z opcji w przeglądarce zapisz hasło. Klikam Zapisz. Hasło zostało zapisane. I w ten sposób zresetowaliśmy swoje hasło. Mamy znowu dostęp do WordPressa, możemy się logować. Po wylogowaniu się, jeśli zapisaliśmy nasze hasło w przeglądarce, będzie ono tutaj automatycznie się wypełniało nazw użytkownika i hasło do tej nazwy użytkownika przypisane. Wystarczy kliknąć zaloguj i jesteśmy zalogowani. To tyle. Dzięki za uwagę.